Robert Filipski, prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego Wiking. Czy coś więcej mógłbyś mi powiedzieć na temat waszej organizacji? Jaki jest rys historyczny? Znaczy, organizacja powstała w 2002 roku jako jakby przez miłośników imprez na orientację, generalnie orientacji sportowej i turystycznej. I generalnie w tej kontekście rozwijaliśmy się na początku, będąc klubem Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Następnie rozszerzyliśmy działalność o turystykę kwalifikowaną i edukację turystyczną, prowadząc programy edukacyjne przy jakby współpracy z Urzędem Miasta w Szczecińskim. Oraz zaczęliśmy organizować szereg imprez w granicach 20 imprez od rangi lokalnej do Mistrzostw Polski na terenie Szczecina, ale też na terenie całego województwa. A te kalendarium imprez gdzie można znaleźć? Znaczy, wszystkie imprezy na bieżąco umieszczane są na naszej stronie internetowej www.wiking.szczecin.pl. Także to jest taka aktualizacja na bieżąco wszystkich imprez, czy turystycznych, czy naszych projektów, czy też te ostatnio już imprez też kajakowych na orientację, takiego nowum szczecińskiego. A coś, co mogłaby się pochwalić wasza organizacja w dorobku, który już macie? Znaczy, oprócz dosyć dużych programów edukacyjnych, pod nazwą Szczecińska Szkoła Turystyki, gdzie edukujemy dzieci w szkołach, też są wyniki w turystycznych i sportowych imprezach na orientację. I tutaj już parę takich osiągnięć typu Puchar Polski został zdobyty. Tak samo jak start w Mistrzostwach Polskich indywidualnych, drużynowych, czy też nocnych, bo też takowe są robione, że tylko nocne. A osoby, które byłyby zainteresowane jakimiś bardziej szczegółowymi informacjami, jak powinno się z wami kontaktować? No, w chwili obecnej jest już na razie wyłącznie przez internet i na naszych imprezach, które średnio jedną na miesięcznie organizujemy. Tak jak wspomniałem wcześniej, wiking.szczecin.pl. I generalnie albo są odnośniki do naszych projektów i imprez, albo też tam jest komunikator internetowy. Wszelkie informacje praktycznie na bieżąco. Dziękuję za rozmowę. Bardzo.